Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałam poruszyć taki dość powszechny problem kobiecy, czyli bóle menstruacyjne. Podam Wam tutaj kilka właśnie ziół, które łagodzą właśnie takie te dolegliwości oraz powiem, co może wpływać negatywnie na właśnie na to, że takie bóle odczuwamy. Generalnie menstruacja wiąże się z takim przepływem energii i z zastojem krwi, może się wiązać. Więc trzeba bardzo uważnie zwracać uwagę na to, co spożywamy, w jaki sposób oczyszczamy się i czy wątroba nam dobrze tutaj pracuje. Dlatego, że wątroba odpowiada za oczyszczanie krwi. Jeśli ona nie nadąża jakby z usuwaniem tych wszystkich toksyn, to wtedy jest też duże prawdopodobieństwo, że będziemy miały takie bóle. Więc jest tu, według tradycyjnej medycyny chińskiej, jest to zastój tak zwanej energii krwi. Co w związku z tym można zrobić? Na pewno tutaj trzeba rozgraniczyć to, czy te bóle są po prostu związane z endometriozą, czy one są związane po prostu z jakimś innym czynnikiem. Dlatego najpierw trzeba to rozpoznać. Na pewno jest bardzo ważne oczyszczenie regularne naszej krwi właśnie z tych wszystkich toksyn, które tam się znajdują. Co ja polecam? Ja polecam na pewno przy takich bólach kilka fajnych ziół, które pomogą jakby złagodzić to, ale też bywa tak, że po prostu te bóle znikają zupełnie. Więc jest to na pewno niepokalanek, na pewno kora kaliny albo kalina śliwolistna. Są to też zioła ocieplające, czyli na przykład imbir, majeranek, można też liść maliny stosować, dziki pochrzyn, arcydzięgiel chiński, kwiat krokosza. To są bardzo fajne dwa zioła, te ostatnie, które teraz wymieniłam, które usuwają właśnie zastój krwi. Co jeszcze może pomóc? Wiecie co, no na pewno pomogą okłady z oleju rycynowego w okolicach właśnie tutaj wątroby. Podczas okresu warto sobie takie okłady robić. Na jakiś gazik po prostu nalać tego oleju. Najlepiej, żeby on był ciepły, podgrzany, wtedy jest bardziej taki ciekły. Położyć na to folia. Można nawet trzymać to podczas nocy, tam owinąć się po prostu taką folią spożywczą. Można również ogrzewać i to jest też wskazane. Ogrzewać trzeba tutaj okolice wątroby. Bardzo dobrze działa, bardzo właśnie te zastoje odblokowuje. Również też pomaga w likwidacji różnych torbieli. Czasami jest stosowany również na piersiach. Usuwa właśnie takie guzy różnego rodzaju. Oczywiście tutaj nie muszę powtarzać, bo zawsze wiecie, ci, którzy mnie oglądają, to, że podstawową rzeczą jest oczyszczanie organizmu, dlatego że właśnie te toksyny też wpływają na to, że ten brzuch nas boli, tak? To jest połączone właśnie z tym, że ta wątroba nie filtruje, jest zastój krwi i po prostu jest to wszystko zaburzone. Właśnie oprócz tych okładów z oleju rycynowego można również stosować na pewno na oczyszczanie właśnie macicy i generalnie na poprawę działania układu rozrodczego coś takiego jak perły księżniczki. To są takie tamponiki ziołowe, które się używa po prostu przez 18 dni. Jeśli ktoś ma większe problemy, można oczywiście kurację powtórzyć, natomiast bardzo ładnie oczyszcza nam tam właśnie układ płciowy. Zaleca się później stosowanie takich, to są czopki z rokietnika, na złagodzenie tego później wszystkiego, co się tam wydarzyło, więc warto sobie takie coś na pewno zastosować, zobaczyć, jak to się wszystko poprawia, bo to również działa na właśnie na mięśniaki, na torbiele, na zmniejsza endometriozę, więc warto naprawdę to zastosować, jest to sprawdzone. To jest dosyć drogie, ale to naprawdę działa i wierzcie mi, warto wydać te pieniądze. Obniżenie progesteronu również może wpływać na takie bóle miesiączkowe, więc warto go naturalnie jakby uzupełniać w naszym organizmie. Są dostępne takie kremy, można je kupić. To jest krem NPC, czyli Natural Cream, Progesterone Cream. Oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, żeby suplementować omega-3, żeby właśnie stosować kapsułki z olejem z wiesiołka, bo one również łagodzą takie stany. Nie zapominać o witaminie E, na przykład w oleju z kiełku pszenicy. No i możemy również na wyrównanie poziomu hormonów, bo ashwagandha czy maca to są rzeczy ziołowe, które też można z powodzeniem zastosować i zobaczyć efekty tej kuracji.
Chciałabym Wam powiedzieć, z czym się wiąże ból menstruacyjny według totalnej biologii. Więc tak, według totalnej biologii właśnie jest to konflikt związany z kobiecością, poczuciem swojej kobiecości, wspomnienia związane z brakiem akceptacji dla kobiet. Mogą być też lęki przed ciążą i wszystkie obawy dotyczące zajścia w ciążę, czyli również wychowania dzieci. Problem dotyczy podporządkowania. Mogą być również wspomnienia utraty dziecka, poronienia, nieodżałowanej śmierci dziecka. Polecam zgodę na swoją kobiecość, akceptację siebie dogłębną, jako kobietę. Brak zgody na siebie samą może boleć. Może to być podświadomy, wielopokoleniowy lęk przed mężczyznami również. Podświadomość zbiorowa kobieca klanu. Bóle menstruacyjne mogą być związane z problemami z kobiecością, na przykład jakaś inna kobieta, czyli matka, siostra, teściowa itd. jest w stadzie samicą alfa, a ty nie masz prawa przejawiać swojej kobiecości. Jest to konflikt związany z możliwą ciążą. Jest coś w mojej kobiecości, czego nie mogę zaakceptować. Na przykład mój ojciec nie szanował kobiet, ojciec mnie nie akceptował, matka nie dzieliła ze mną żadnych aspektów kobiecości. Myślałam, że mam w sobie diabła. Także możliwe. Koniec miesiąca jest bardzo trudny pod względem finansowym. Czy dam radę? Ktoś nie chciał się ugiąć, podporządkować. Idźcie tą drogą w szukaniu rozwiązania. Dlatego przemyślcie to i zobaczcie, jak dużo można z tego wszystkiego wyciągnąć dla siebie. To by było na tyle dzisiaj, moi drodzy. Do następnego razu. Pozdrawiam. Hej!